Ten czas, który nam pozostał, chciałbym wykorzystać, aby nam uświadomić, że niestety żyjemy w takich czasach, kiedy bardzo często wykorzystuje się Słowo Boże w sposób niegodny. Ono się staje, można powiedzieć, narzędziem w rękach diabła, aczkolwiek ci, którzy to robią, w większości tak nie powiedzą i nie przyznają w ogóle się do takiej niecnej działalności. Ale posłużę się pewnym przykładem. Miałem kilka rozmów ostatnio, to jest ciekawe, bo to właściwie cały tydzień był taki, kiedy otrzymywałem od różnych ludzi informacje, a nawet niektórzy rozmawiali ze mną twarzą w twarz, opowiadając, jak to w ich kościołach z taką wielką miłością się pochyla nad grzesznikami, używając do tego Słowa Bożego, wręcz zmuszając ludzi, którzy widząc grzech, chcieliby zareagować jak należy, zmuszając ludzi, manipulując wręcz nimi, aby nie robili tego. No bo przecież mamy w liście do Koryntian pierwszym i drugim, ale się głównie pamięta o tym drugim, mamy przecież przykład cudzołożnika i apostoł Paweł mówi, no weźcie go z powrotem do kościoła. No cóż, no przydarzyło mu się, ale czas, żeby go wziąć z powrotem. Jakoś nikt nie wspomina o tym, że najpierw go oddali szatanowi i nikt nie wspomina o tym, że on pokutował. Natomiast wróćcie go z powrotem i to jest przyczynek do tego, żeby wybaczyć ludziom, którzy może czasami niemoralnie się zachowują. Inny przykład to list do Rzymian, gdzie możemy przeczytać w 14 rozdziale, że no przecież słaby no właśnie brokuły jada, kalafior, a mocny, nie wiem, chyba mięsno w takim razie. Jeden uważa, że niedziela jest ważna, drugi, że sobota. Może byli tacy, co uważali, że wtorek i czwartek. I Paweł mówi, no to są rzeczy, które są drugorzędne. Jeżeli ktoś jest słaby w wierze, przyjmujcie go takiego, jakim jest, z jego przekonaniami. No i to w takim razie, skoro są ludzie słabi w wierze, to właściwie przed nabożeństwem jakby dostałem jakby taki dodatkowy argument, żeby o tym mówić. Ktoś mi to opowiedział, że kiedy odchodził z pewnego kościoła, to mu przedstawiono argumenty pisane, nie Biblię oczywiście, ale książkę, gdzie ksiądz mówił, napisał, no przecież dzisiaj ludzie są słabi w wierze, więc jeśli ktoś tam popije czy popali sobie, no to cóż, tak to jest dzisiaj, no taki świat mamy. I pytanie jest, czy my się mamy na to godzić, czy my mamy być ludźmi, którzy przyklepują tą miłością, mówią, o tak, właśnie tak to powinno być, no przecież rzeczywiście jesteśmy słabi w wierze. Po pierwsze, założenie, że dzisiaj ludzie mają być słabi w wierze, jest jakimś nieporozumieniem. Dlaczego mamy być słabi w wierze? Z jakiego powodu? Czy coś się zmieniło w kwestii nauczania biblijnego? Bo ja nic takiego nie słyszałem. Że czasy są niestosowne? Nie wiem, czy są niestosowne. Jesteście głodni? Przyszliście 20-30 km na nogach na nabożeństwo? Nie macie co ubrać na siebie? A to są rzeczy, te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, były udziałem ludzi, którzy jeszcze tutaj chodzili jakiś czas temu, już nie żyją, bo oni tego doświadczali. Doświadczali tego w czasie okupacji niemieckiej, doświadczali tego jeszcze przed wojną, nawet przed I wojną światową. Co my mamy? Jaki problem mamy? Że co, za szybko jeździmy? Że telefon nie działa i mamy problem i musimy się skupić teraz na telefonie i nie możemy teraz w wierze chodzić? No nie. To są wszystko wymówki wynikające z tego, że ludzie żyją w kościołach, żyją bez Boga.
Na czym polega tragedia? Tragedia polega na tym, że mówią to przełożeni kościołów, czyli biskupi, prezbiterzy, pastorzy, starsi kościołów, przełożeni kościołów, bo jeszcze i taki urząd istnieje, usprawiedliwiając w ten sposób ludzi, którzy przychodzą do kościoła, a wszyscy wiedzą, że od wielu, wielu lat po chrzcie, po nawróceniu kurzą papierosy, od wielu, wielu lat popijają sobie, potrafią nawet pobić żonę. Znam takie przypadki. No, pewnie nie tylko ja. Od wielu, wielu lat prowadzą swoje firmy nieuczciwie i można mnożyć te przykłady. I kiedy ktoś przychodzi do przełożonych, bo delikwent nie reaguje na uwagi, przychodzi do pastora, no to słyszy, no ale tak nie można. No musimy wziąć pod uwagę czasy, w których żyjemy. Po prostu ludzie dzisiaj już nie są tacy mocni w wierze, jak kiedyś byli. No to jest nie do zaakceptowania argument, tym bardziej, że to jest podparte Słowem Bożym. Czyli Rzymian 14 albo to wcześniejszy Koryntian, pierwszy, drugi list, gdzie ta rzeczona sytuacja została tu już przedstawiona. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Bożego Słowa i zobaczyli, że ta metoda używania Słowa Bożego przeciwko wierzącym ludziom nie jest niczym nowym. To już się zdarzyło i to zdarzyło się w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa, ale dzisiaj nie będziemy się zastanawiali nad osobą Jezusa Chrystusa, bo o tym już kazania były, ale spróbujemy tą sytuację przełożyć na naszą sytuację i zobaczyć, w jaki sposób my jesteśmy czy atakowani, czy też usprawiedliwiamy się, czy ktoś nas usprawiedliwia i do czego to może doprowadzić. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 3 najpierw. I spojrzymy do wersetów 16 i 17. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. To się przydarzyło Jezusowi Chrystusowi i to oczywiście w kontekście osoby Jezusa jest bardzo istotne, ważne, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Pierwsza informacja, jaka do nas dociera, polega na tym, że wiemy, iż nowe życie, prawdziwe nowe życie zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przyjmuje chrzest. Powie ktoś, ale hola, hola, przecież kiedy się nawracamy, to jeszcze nie ma mowy o chrzcie. To prawda. I o tym też wspomnę. Właściwie od tego zacznijmy. Izraelici, to jest taki obraz historii chrztu, można powiedzieć. Izraelici nawrócili się w ziemi egipskiej. To jest prawda. Nawrócili się, chociaż ich panem i królem był Faraon. I Biblia mówi, że Faraon był typem diabła, typem szatana. Dlaczego się nawrócili? Czy dlatego, że zostali jakoś przekonani przez Mojżesza? Nie. Dlatego, że Duch Święty zdecydował, ja będę was wyprowadzał stąd. Waszym Bogiem jest Jahwe. I właściwie Izraelici nie mieli w tej sprawie nic do powiedzenia. Ktoś powie, że to jest dowód na to, że Bóg sobie wybiera ludzi do zbawienia i wybiera na potępienie, bo on Faraona przecież zbuntował, zatwardził jego serce i tak dalej. To zacznijmy od Faraona. On zatwardził serce Faraona, to prawda, ale po pierwsze zatwardził go na ten czas, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu i Bóg ma prawo to zrobić i nie ma z nim co dyskutować, ale Faraon był winien nie dlatego, że został skazany już przed narodzeniem na potępienie, tylko był winien dlatego, że był złym człowiekiem, grzesznym człowiekiem i nic z tym nie zrobił, pomimo tego, że jego oczy widziały cuda. Nic nie czytamy na temat nawrócenia Faraona. Co sprytniejsi powiedzą, ale my nie wiemy, może się nawrócił. Może się nawrócił, no to najwyżej się spotkamy w niebie, jeżeli się nawrócił.
Cała ta historia ma miejsce w ziemi egipskiej, ale Bóg nie zostawia tych ludzi tam w ziemi egipskiej. On ich wyprowadza stamtąd. Przez co ich wyprowadza? Przez wody Morza Czerwonego. I to jest prawdziwy obraz chrztu. Chrzest jest zakończeniem tego etapu nawrócenia. Bo chrzest jest wyrazem, zewnętrznym wyrazem mojej wiary. Ja poprzez zanurzenie się w wodach chrztu potwierdzam publicznie, że jestem człowiekiem wierzącym. Pan Jezus powiedział, idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, ten będzie zbawiony. Niektórzy kwestionują potrzebę chrztu, szczególnie osoby pochodzące z Kościoła katolickiego, no czasami też z luterańskiego, bo tam jest też podobny problem. Pewnie i metodyści też mają podobny problem. Albo i też kalwini mają podobny problem, bo to jest ta sama sytuacja. Ale nie chodzi o to, żeby tych ludzi nie rozumieć. Bo ja osobiście, będąc kiedyś katolikiem, rozumiem tych ludzi. Natomiast rozumiem, że sprawa przekonania tych ludzi należy do Ducha Świętego, a nie do mnie. My możemy używać argumentów biblijnych, ale nie naszym zadaniem jest przekonywać ludzi do tego, żeby kiedy uwierzyli, przyjęli chrzest. To już jest sprawa Ducha Świętego. A kto sprawił, że oni uwierzyli? My? Nie, Duch Święty to sprawił. Bo Duch Święty ich przekonał do tego, więc Duch Święty ich przekona, jeżeli są posłuszni Bogu, oczywiście też do tego, aby przyjęli chrzest. Ale żebyśmy zauważyli tą sekwencję zdarzeń. Nawrócenie jest wtedy, kiedy jeszcze żyjesz pod władzą diabła. Jesteś wyrywany z jego władzy. Dopiero chrzest sprawia, że wychodzisz z wody i jesteś zupełnie w innej duchowej rzeczywistości. Izraelici przeszli przez wodę Morza Czerwonego, wyszli na drugi brzeg, a tam już władza Faraona nie sięgała. Tam już Faraon nie miał swojej władzy. Koniec, sprawa zamknięta. Więc jeśli są ludzie, którzy twierdzą, że się nawrócili, ale nigdy nie przyjęli chrztu, to można się spodziewać, że ci ludzie naprawdę któregoś dnia będą mieli kłopoty. Bo pozostawanie pod władzą, zwierzchnią władzą diabła jest oczywiście możliwe do czasu, kiedy Bóg wyprowadzi cię ku wolności. Ale nie możesz na tym terenie przebywać całe życie, bo to nie jest twoje miejsce. To nie jest twój teren, to nie jest twoja rzeczywistość. Ty masz iść za Chrystusem. To Chrystus jest twoją rzeczywistością. Chrystus jest wszystkim, co tak naprawdę mamy i posiadamy. Więc pierwsza informacja, musisz przyjąć chrzest. To wszystko jest ważne, zanim przejdziemy do tych istotnych rzeczy, o których dzisiaj mamy wspominać. Druga bardzo ważna rzecz. Musisz być ochrzczony Duchem Świętym. Dzisiaj niektórzy mówią, że już nie ma chrztu w Duchu Świętym, że to się już skończyło. Powiem tak, nie będę przekonywał biblijnie kogoś, bo on też biblijnie będzie mnie przekonywał, że nie ma chrztu w Duchu Świętym. Nie ma sensu. Natomiast jeżeli nie uczynisz kroku wiary, nie będziesz się modlił o chrzest w Duchu Świętym, nie będziesz się modlił o to, żeby Duch Święty stąpił na ciebie, bo też być może kogoś semantyka razi, więc powiedzmy napełnienie Duchem Świętym, niech spocznie na tobie Duch Święty, mów co chcesz, byleby się stało. Niech Duch Święty stąpi na ciebie. Kiedy Jezus był ochrzczony, kiedy Duch Święty stąpił na ciebie, to jest dla mnie wzorzec. Na Niego to jest dla mnie wzorzec. Muszę być ochrzczony, a żeby być ochrzczony, muszę się wcześniej nawrócić i musi Duch Święty na mnie stąpić. I wtedy zaczyna się droga, która można powiedzieć, że jest drogą wiary. Jeżeli to, co wymieniłem, stało się naprawdę, to jestem człowiekiem zbawionym. Nic mi nie grozi. Ponieważ jeśli przyszło nowe życie, nowe narodzenie przychodzi wraz z chrztem w Duchu Świętym. Więc jeżeli jestem na nowo narodzony, jestem nowym stworzeniem, to jestem człowiekiem, którego nie da się z powrotem wrzucić do starego życia. To jest niemożliwe. A nie dlatego, że jakieś zakazy postawimy, nakazy, tylko dlatego, że ten człowiek
już jest nowy, a ty apelujesz do starego, próbując go skusić do starego życia. To apelujesz do starego człowieka, ale ten stary jest martwy, więc nic nie możesz zrobić. Nowy człowiek należy do Chrystusa. I ten nowy człowiek już niczego z tego nowego życia stracić nie, że nie może, ale nie chce. Nie potrafi nawet, bo żyje zupełnie innym życiem. I teraz wkracza na arenę diabeł. Co może zrobić z takim człowiekiem? Mówiąc wprost, nic. Nic nie może zrobić. 8 rozdział listu do Rzymian, końcówka tego rozdziału powiada, że nic nie może nas oddzielić od miłości Chrystusowej. Tam wymienione są różne rzeczy. Wszystkie oczywiście jako stworzenie. Skoro żadne stworzenie nie może mi oddzielić od Chrystusa, to znaczy, że nic nie może mi oddzielić od Chrystusa, bo Chrystus się mnie nie wyrzeknie. O czym w wielu miejscach Biblia mnie zapewnia. Chrystus się mnie nie wyrzeknie. Co może zrobić diabeł? Możemy się zastanawiać, czy on rozumie w ogóle swoją sytuację. Różne historie biblijne pokazują, że i rozumie, i nie rozumie, więc nie będę wchodził do jego głowy. Chyba byłoby to niebezpieczne w ogóle. I nie będę się nad tym zastanawiał. Ale wiem, że on nie spocznie, ponieważ my jesteśmy niebezpieczni dla tych, których on uważa za swoją własność. Kościół, który nic nie robi, siedzi w kaplicy, śpiewa swoje dumki, cieszy się sobą, zje sobie ciasteczko. To jest kościół dla diabła idealny. Ponieważ on nawet nie musi go pilnować. Oni sami siebie pilnują, żeby nic nie robić. Kościół, o którym nikt nic nie wie, który nie istnieje w społecznej, że tak powiem, w społecznym obiegu. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który mówi, że prowadzi kościół taki kilkunastoosobowy. No ja mówię, no ale co wy robicie? No, kto was zna? No, przecież wokół was są ludzie niezbawieni. Ale my to tylko tak dla siebie. My to tylko tak dla siebie. Zastanawiam się, czy w ogóle to są ludzie zbawieni, ale to już nie mój problem. Natomiast na pewno diabeł się cieszy z takich kościołów, którzy tylko tak dla siebie. Natomiast jeżeli chcesz służyć Bogu, jeżeli chcesz wyjść z Ewangelią, jeżeli chcesz głosić Słowo Boże, no to musisz się niestety liczyć z tym, że diabeł zacznie w jakikolwiek sposób, ale cię atakować. I jedynym sposobem na zaatakowanie człowieka wierzącego jest oszustwo. Jest manipulacja, kłamstwo. Dlatego, że my na żadne inne rzeczy nabrać się nie damy. No wyobraźcie sobie, że diabeł przychodzi na przykład do Cyrikasa i mówi, ja jestem diabeł. Ja mam dla ciebie o wiele lepsze rzeczy niż Bóg. No przecież szybciej by wyleciał, niż przyleciał. Już on o tym wie. Więc on nie przyjdzie tak do mnie. Nie przyjdzie do człowieka wierzącego żadnego w ten sposób, bo po co? Każdy go natychmiast pogoni, tak jak mówi Słowo Boże. I on musi tego posłuchać. Nie dlatego, że Cyrika, Spisowicz, czy ktokolwiek inny to są takie, wiecie, potężne, duchowe postaci, tylko dlatego, że my powiemy, ale wiesz co, Pan Jezus powiedział, że ty masz iść precz. No i on przez zęby może powiedzieć, gdyby nie Pan Jezus, to bym was pozabijał. Ale muszę iść precz. No i tyle. On musi ustąpić wtedy, kiedy powołujemy się na autorytet naszego Zbawiciela. I tyle. Ale on będzie oszukiwał i kłamał, ponieważ chodzi o to, żeby zatrzymać nas w służbie. Żebyśmy nie poszli z Ewangelią gdziekolwiek. Żeby żaden człowiek nie usłyszał Słowa Bożego. I w tym dziele właśnie atakował Pana Jezusa Chrystusa. I o tym teraz opowiemy, ale w kontekście nas samych. Tylko pamiętajcie, co się stało najpierw. Zanim Jezus był atakowany, był ochrzczony, był napełniony Duchem Świętym, a więc był po prostu wyposażony jak żołnierz. I wtedy Duch wyprowadził go na pustynię.
A gdy pościł przez 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Liczba 40 w Słowie Bożym zawsze oznacza jakiś okres, jakiś czas, jakieś zakończenie pewnego czasu, pewnego okresu. Prawdopodobnie zakończył się okres sielanki dla nas, ponieważ część ludzi zaczyna mieć kłopoty, problemy. To dobrze czy źle? To bardzo dobrze. Dlatego, że ci, którzy są przypadkowo, odpadną. A ci, którzy naprawdę są pełni Ducha Świętego, wzmocnią się i będą jeszcze groźniejszymi przeciwnikami dla diabła i jeszcze lepszymi pracownikami na niwie pańskiej. Pragnienie, łaknienie. W przypadku Jezusa chodziło o to, że on był głodny po prostu. Był głodny. Jak każdy człowiek. No nie jedz 40 dni, no to będziesz głodny. Jak przeżyjesz. Ale zobaczmy na to trochę inaczej. No my nie mamy takiej sytuacji, że my 40 dni musimy łaknąć i pragnąć. Ale powiedzcie, czy nie ma wśród nas nikogo, kto ma takie pragnienie, łaknienie, pragnienie, aby wreszcie pękło, zadziało się, aby wreszcie ruszyło, aby wreszcie nie strumyk ludzi przychodził, ale rzeka ludzi chociaż. Aby wreszcie już nie spotykać się w tym miejscu, tylko żeby była wreszcie jakaś wspaniała kaplica, do której przyjdzie 1000, 2000 ludzi. No wiem, że niektórzy z nas noszą takie pragnienia w swoim sercu. I tu się zjawia Pan w czarnym garniturze, który mówi, ja mam rozwiązanie. Ja mam rozwiązanie. I mówi tak, do Jezusa mówi. Jeżeli naprawdę jesteś Synem Bożym, to powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. No co to dla Ciebie, Panie Jezu? Co to dla Ciebie? No to jak on nam propozycję złoży? Jeżeli jesteś Synem Bożym, zrób krok wiary. Ale jak krok wiary? Nie zastanawiaj się. Nie myśl nad tym, zrób krok wiary. No a jak się pomylę? Nie pomylisz się, bo Bóg musi ci błogosławić. I oczywiście wersety biblijne, gdzie wiele możemy takich znaleźć. Na przykład Efezjan pierwszy rozdział, gdzie wszyscy wierzący mają dostęp do pełni niebiańskich błogosławieństw. No tak tam jest napisane. Masz ten dostęp, czy go nie masz? Masz, no to idź. Ale co mam zrobić? Zaczyna się kotłowanina. To może kredyt wezmę na tą kaplicę. No ale przecież nie utrzymamy tego. Nie, co, Bóg ci nie pomoże? Nie jesteś dzieckiem Bożym? Jak ty tak możesz myśleć? No tak, no w sumie to racja, nie? I człowiek zaczyna głupieć, bo dał się wpuścić w zwykłą manipulację, taką prymitywną manipulację. A przecież wszystko po co? Po to, żeby było więcej ludzi. Po to, żeby było 2000 na nabożeństwie. Wiesz, jak cię będą postrzegać w całym kraju? Z zagranicy będą przyjeżdżać i oglądać te wasze nabożeństwa. Myślicie, że ludzie się na to nie dają łapać? Dają się. Znam taką historię. Całkiem niedaleko naszego miasta. Był zbór. Nieduży, 50 ludzi. Nie mieli kaplicy. I ni stąd, ni znowąd zjawił się pan w czarnym garniturze. Ja wam zbuduję zbór. Możecie z niego korzystać jak chcecie, ale jeden warunek stawiam. Raz w miesiącu będę mógł usługiwać. No i kupili to. Zbudowali zbór. Zbór jest prawie pusty dzisiaj. Ponieważ on usługiwał, a tak usługiwał, że ludzie wylatywali drzwiami i oknami. Takie głupoty opowiadał. Co złego jest z tym, że będziesz miał kaplicę? No nic, prawda? Raz w miesiącu przetrzymamy. Nawet jak głupotę będzie gadał, to my to wyprostujemy. Nie da się.
Jak diabeł zasieje swoje ziarno, to możesz później biegać i szukać, gdzie jest zasiane. Część ludzi się nie przyzna, bo im wstyd. Część już myśli inaczej, też się nie przyznają. Po jakimś czasie widzisz puste miejsca i nie wiesz dlaczego. A Pan się cieszy, bo raz w miesiącu ma kazanie. Czy do 2, czy do 100, to nie ma znaczenia. Bo On tutaj jest kaznodzieją i tak się może przedstawiać. Kaznodzieja. 40 to jest liczba oczekiwania. Coś się kończy. Ile można czekać? No tyle, ile Bóg sobie zadecyduje. Bo to jest, Kościół jest Jego własnością. Nie jest moją własnością, ani Twoją własnością. Powiem Wam więcej. Co w Kościele jest najważniejsze? Ludzie się nie zastanawiają nad tym, ale nie wszyscy wierzący powiedzą, najważniejsi są ludzie. No bo oczywistością jest to, że Jezus jest najważniejszy, ale to tego nawet nie poruszamy. W Kościele najważniejsi są ludzie. Największe przebudzenie w dziejach rozpoczęło się na Azusa Street w szopie. Niektórzy mówią, no, kuźnia była, stodoła, nie wiadomo właściwie, ale wiadomo, że byle co. I tam się rozpoczęło największe przebudzenie w dziejach świata. No, pomijając czas dzieł apostolskich, gdzie ono się zaczęło w ogóle na zewnątrz, bo nie było żadnego zadaszenia. Ludzie są najważniejsi. Jeżeli służysz Bogu, to nie po to, żeby chodzić w zadyczce. Nie po to, żeby każdego dnia zadawać Bogu pytanie, no kiedy się to skończy, no kiedy już będzie to, kiedy będzie tamto. Jeżeli pracujecie w jakimś zakładzie pracy, wykonujecie jakąś pracę i macie nad sobą kierownika, on wam dał zakres pracy, załóżmy, że jest to montownia samochodów i ty zajmujesz się montowaniem kierownicy. Ja nie wiem, w którym momencie się to montuje, ale co zamontujesz kierownicę, idziesz do kierownika i pytasz się, no kiedy to auto będzie? No kiedy to auto będzie? No już 50. kierownicę zamontowałem dzisiaj i dalej auta nie widzę. Nie zobaczysz go nigdy, bo robisz tylko tyle w całej tej długim łańcuchu produkcji. I dopóki tu służymy, to widzimy tylko tyle. To i tak dużo. A cała historia Kościoła biegnie swoim torem i to Bóg decyduje o tym, co się dzieje lub co się nie dzieje. Czytacie książki, więc pewnie ktoś trafił na takie książki, gdzie no, była to autobiografia. Ludzie się trudzili, głosili Ewangelię, pracowali. Nie było owoców, ale ktoś przyszedł po nich i zebrał wszystkie owoce. To źle pracował, czy dobrze pracował? Z punktu widzenia Pana Boga wykonał wspaniałą pracę. Ale z punktu widzenia tych, którzy na niego patrzyli, to taki przeciętniak. No, nic nie zrobił. Natrudził się całe życie i nic nie zrobił. Nie możemy w ten sposób myśleć. Diabeł bardzo lubi uderzać w te struny naszej pychy. Tak. Nasza pycha, ona umarła. I nie wzbudzajmy jej do życia, bo ona była związana z tym starym człowiekiem. Stary człowiek umarł, już nie żyje. Więc on musi nas oszukać, zmanipulować nas i powiedzieć nam, no przecież jesteś dzieckiem Bożym. Jak to? Jesteś dzieckiem Bożym. Znam kaznodziejów, którzy mówią, jesteś dzieckiem Bożym, tobie się należy. Żebyś był bogaty, tobie się należy, żebyś był zdrowy, tobie się należy. A gdzie to jest w Biblii? Można oczywiście próbować z Biblii to powyciągać. Tu kawałek wersetu, tam kawałek wersetu, tu cały werset, tam pół wersetu i wyjdzie mi to, co chcę. I w ten sposób funkcjonował diabeł, bo przecież on nie powiedział nieprawdy w sensie cytatu. Dobrze cytował, ale cytował to w kontekście próby oszukania Zbawiciela. I robi to dokładnie z nami, próbując nas w taki sam sposób oszukać. Dalej diabeł wziął Jezusa do miasta świętego, postawił na szczycie świątyni i rzekł mu,
jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. A jeszcze ważna rzecz. Jezus odpowiedział wtedy do poprzedniej historii, że nie każdym chlebem żyje człowiek. My nie żyjemy tym, co tutaj i teraz. My żyjemy dla wieczności. Trzeba o tym pamiętać. Jeśli jesteś w służbie, to pamiętaj, żyjesz dla wieczności. I musisz wszystko oceniać z perspektywy wieczności. A teraz Jezus, który stoi na szczycie świątyni, a Jezus mówi, a diabeł mówi, no rzuć się w dół, przecież nic ci się nie stanie. Po co w ogóle ta karkołomna historia? Po co to? Jezus mówi, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Warto pamiętać w naszym codziennym życiu i w naszej codziennej służbie. Zanim podejmiesz decyzję, nie będę kusił mojego Boga. Wiele decyzji, które podejmujemy w życiu, niestety wygląda jak kuszenie Pana Boga. Nie wiem, czy znacie, ale ja znałem trochę takich ludzi, którzy brali ślub z osobą niewierzącą. Byli ostrzeżeni. A nie, nie, no to Pan Bóg nawróci tego człowieka, nawróci tą żonę, nawróci tego męża. Co to jest? To jest kuszenie Boga. To jest jakby zmuszenie Boga do tego, żeby zrobił to, co ja chcę. A co Bóg mówi w sprawie takiego małżeństwa? Nie ma takiego małżeństwa. Nie wolno takiego małżeństwa zawierać, bo nic wspólnego nie ma światła z ciemnością. Koniec, kropka. Nie będziesz chodził w jednym jarzmie z niewierzącymi. Można tak mnóstwo takich wersetów znaleźć. Ale ja chcę zrobić coś po swojemu i jeszcze do tego, można powiedzieć, tak trochę przyklejam Pana Boga, mówiąc, że Pan Bóg to załatwi. A dlaczego ma to niby załatwić? Dlaczego wy Pana Boga kusisz? Dlaczego zmuszasz Boga do działania, które wcale nie jest zgodne z wolą Bożą, bo Bóg swoją wolę objawił? A skąd ludziom to przychodzi do głowy w ogóle? Bo się nad tym zastanawiają, myślą, bo to nie jest tak, że człowiek to z rozpędu robi. I przychodzą takie myśli. A wyjdź za mąż za niego. Przecież to dobry człowiek. Bóg go przemieni. A ożeń się z nią. Zobaczy, jak ona szybko znajdzie się wśród wierzących. Kto tak mówi? Bóg tak nie mówi. Bóg swoje powiedział, zostało to zapisane. Rzeczywiście czasami się zdarza tak, bardzo rzadko, że Bóg się lituje nad jakimś związkiem i ktoś tam się nawróci. Ale to nie jest norma. To jest raczej wyjątek. Nie kuśmy Pana Boga. Chcę mieć nowe auto. Nie stać mnie. No to wezmę sobie na raty. I chodzę z tym i myślę, zastanawiam się. I argument. Przecież Bóg mnie nie zostawi z tym. No moment, ale co Bóg ma wspólnego z tym samochodem, który kupujesz ponad swój stan? Nic. Takich historii w życiu mamy bardzo dużo i wielu z nas cierpi później, autentycznie cierpi, bo popada w kłopoty, zwyczajne kłopoty. Kłopoty duchowe, kłopoty finansowe, kłopoty rodzinne. Wiele takich sytuacji się zdarza. A z tyłu ciągle jest ten pan w czarnym garniturze, który nam podpowiada. Dobre rozwiązania, bardzo dobre, najlepsze z możliwych. A najlepszym z takich rozwiązań jest stwierdzenie, przecież Bóg cię nie zostawi. Jesteś dzieckiem Bożym. Nic ci się złego nie stanie. Nie zdarzyło nam się nigdy? Jestem przekonany, że każdemu z nas się zdarzyło. Pytanie, jak z tego wybrnęliśmy? Jakie rozwiązanie przyjęliśmy? I wreszcie ostatnia informacja, która do nas płynie. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jak upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz. Idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz.
To jest ciekawa historia, ponieważ Jezusowi zaproponowano to, po co przyszedł. Tylko, można powiedzieć, na skróty. Jak to jest w naszym życiu? Wiele moich kłopotów w życiu wynikało z tego, to było 20-25 lat temu, że nie mogąc, że tak powiem, liczyć na uposażenie w kościele, musiałem pracować, prowadząc swoją firmę. I to sprawiało, że było wiele kompromisów. Tak, różnych kompromisów. Przecież kompromis to nic złego. Jakoś pogodzimy wodę i ogień. Jakoś białe i czarne, no nie będzie przecież tak źle, będzie najwyżej szare. Jest wiele historii w naszym życiu, które sprawiają, że zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, oddajemy pokłon diabłu. Dlatego, że robimy to, co on chce. A robimy to, bo chcemy czasami dobrych rzeczy. Bardzo dobrych rzeczy. Wiele lat temu była taka historia, że byliśmy wtedy o wiele mniejszym zborem, że pojawił się człowiek, który zaproponował spore pieniądze. Pieniądze dla kościoła. Właściwie tego tak nie określił, no, że odda pieniądze. Nie wiem, co mnie tknęło, ale ja wtedy powiedziałem, ale na co te pieniądze? O co chodzi z tymi pieniędzmi? Tak enigmatycznie opowiadał, że no to na takie, siakie, jakieś tam, dla dzieci, coś tam. Ja mówię, słuchaj, my jesteśmy kościołem i my te pieniądze przeznaczymy na działalność kościoła. I tyle go widziałem. Więcej się nie pojawił. Tak sobie myślę, czasami jak sobie to przypominam, czy to nie był jakiś demonek w przebraniu, który przyszedł, żeby rozwalić już dawno, dawno temu tą pracę. A potrzeb było mnóstwo tutaj, więc można było sięgnąć. W wielu sytuacjach dajemy się oszukać, dlatego że chcemy dobrych rzeczy, po prostu dobrych rzeczy. I te dobre rzeczy wydają nam się na tyle cenne, że warto poświęcić coś tam dla tej właśnie dobrej rzeczy, która ma przecież wielu, wielu ludziom służyć. Nie warto. Nie warto kłaniać się diabłu tylko po to, żeby zaraz chwilę potem głosić Ewangelię. Ponieważ okradamy siebie z mocy Bożej. Okradamy siebie z Bożego błogosławieństwa. Nie możemy tak funkcjonować. Nie wolno nam tak żyć. Kościół, który usprawiedliwia swoją grzeszną naturę tym, że przecież Słowo Boże mówi, iż słabego trzeba przygarniać, kłamie, oszukuje, zwodzi ludzi. Dlatego, że Biblia powiada, to Bóg powiada, Biblia to cytuje, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest Boży standard. Nie ma innego standardu. To jest Boży standard. Tak, jeżeli rzeczywiście widzisz brata, który się upija, no nie wiem, jak to jest możliwe, no ale jeśli widzisz takiego, to zacznij z nim rozmawiać. Wyciągnij do niego rękę, zacznij się z nim modlić. Jeżeli posłucha cię, tak jak mówi Biblia, zyskałeś brata swego. Ale jeśli on nie chce słuchać, jeśli on chce pić po prostu, to go zostaw. Ale nie mów, nie rozpowiadaj w kościele, no wiecie, trzeba go przygarnąć, bo nie słaby wierzę. Nie. Jego miejsce jest poza kościołem, a nie w kościele. Jeżeli ktoś się nawrócił i pali papierosy, no to spokojnie trzeba z nim rozmawiać, prowadzić go. Niczego nie wymuszać na tym człowieku, bo to nie ma żadnego sensu. To Duch Święty zrobi.
ale nie akceptować tego, nie klepać po plecach i nie pytać, a to dzisiaj który, 24, tak? Nie. On musi wiedzieć, ta osoba musi wiedzieć, że palenie papierosów jej szkodzi, ją zniewala, ale musi też wiedzieć, że jest kochana, że jest akceptowana. Ale jeśli mamy do czynienia z człowiekiem, który jest 20 lat po chrzcie i dalej kurzy papierosy, i mało tego, twierdzi, że w tym nic złego nie ma, no to wybaczcie, ale moim zdaniem jego miejsce jest poza Kościołem. To nie jest wtedy człowiek, który powinien być w Kościele, bo co on tam chce robić? To nie jest dla niego miejsce. To nie chodzi o to, że ten człowiek zatruwa swój organizm. Ja się na to nie dam nabrać, ponieważ znałem wielu dziadków, prawie stuletnich, którzy kurzyli całe życie i przeżyli wielu takich, co żyli zdrowo. To nie tu leży problem. Nie tu leży problem. Problem leży w tym, że papieros, tak jak każda używka, kawa również, oczywiście w nadmiarze, żeby było jasne, jest takim sposobem na odreagowanie. I my się uczymy odreagowywać, po pierwsze, uczymy się to robić bez Boga, po drugie, uczymy się, że można chodzić w stresie, w złości, w przemęczeniu, a to wszystko jest świecka religia. Człowiek, który żyje z Bogiem, jest nieustannie napełniony Duchem Świętym. O tym mówiliśmy na początku. I Duch Święty mówi do ciebie, nie pracuj tyle. Mówi tak. Nie pracuj tyle, bo za chwilę cała rodzina cię straci, bo nie będziesz żywy. Duch Święty mówi, nie wystarczy ci ja? Musisz sięgać po alkohol? Musisz sięgać po papierosy? Musisz się tą kawą upijać, a później cię żołądek boli? Nie mówisz Duch Święty takich rzeczy? Mówi, ale my nie chcemy słuchać. A jeśli usłyszymy jeszcze kazanie, no wiesz, bracie, to słabi wierzę, tak mają, to wszystko jest w porządku, jesteś zbawiony, nie przejmuj się. No, za chwilę powiemy to samo do prostytutek, które przyjdą. Nie wiesz co, nie przejmuj się, słaba wierzę jesteś, rób to trochę rzadziej. Pan Jezus powiedział, idź i więcej nie grzesz. I tyle. Idź i więcej nie grzesz. Ktoś powie, ale jak to zrobić? Ale tylko teraz wróćmy do początku naszych rozważań. O czym mówiliśmy? Musisz być człowiekiem, który się nawrócił, ochrzcił, narodził na nowo i chodzi pełen Ducha Świętego. I jak Bóg do ciebie mówi, idź i nie rób tego więcej, to jest jasne dla ciebie, ponieważ Duch Święty w tobie sprawia chcenie i niechcenie. Nie, przepraszam, chcenie i wykonanie. Niechcenie też, oczywiście. Ale jeżeli ty nie jesteś człowiekiem narodzonym na nowo, to możesz na głowie stanąć i nic to nie da. Kompletnie nic. I ludzie siedzą w kościołach i słuchają tego typu kazań i mówią, no to jest jakiś kosmos w ogóle, o czym on mówi? Przecież życie jest zupełnie inne. Wiecie, ile razy ja to słyszałem? Pastorze, ale życie jest inne. No to zależy dla kogo. Dla ludzi nienarodzonych na nowo życie jest inne. To prawda. Żyją świeckim życiem. Trochę oczywiście poprawionym. Jezus nie przyszedł po to, żeby poprawić twój luksus życia. On nie przyszedł po to, żebyś mniej pił, mniej palił, mniej się kłócił, mniej szalał. On przyszedł po to, żeby dać ci nowe życie, o którym nic nie wiesz. I dopiero jak tym życiem zaczynasz żyć, tym nowym, to dopiero się go uczysz. I możesz, jak to mówi mój przyjaciel, możesz strzelić babola, no ale zaraz się nawrócisz. Już drugi raz tego nie zrobisz, co zrobiłeś. No tak jak maluch taki, tutaj mamy tych maluchów trochę. No, czasami się śmiejemy, no przeszedł dwa kroki, pędz. No ho, 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 jakie śmieszne. No ale on za chwilę przejdzie cztery kroki, za chwilę pięć kroków, a w końcu przestanie upadać. Tak wygląda życie duchowe. Tego się musimy uczyć. Ale tego nie zrobisz, jeżeli nie jesteś narodzony na nowo. A jak masz zbór ludzi, z ludzi złożonych, którzy nie są narodzeni na nowo, to musisz im mówić, słuchajcie, no jesteście słabi w wierze, no pokuszcie trochę, popijcie sobie trochę, ale nie przesadzajcie.
O, to wiecie, ilu ludzi będziecie mieć w kościele. Wszyscy politycy przyjdą do was, zadowoleni, że nikt od nich nic nie chce. Cała mafia przyjdzie, bo tak się dobrze poczują, nie? W kościele. Byliśmy na nabożeństwie. Teraz możemy sobie po kielich uszczelić. Pastor mówi, że tylko po dwa dziennie to wystarczy. Więcej nie. Co to w ogóle jest? Gdzie my jesteśmy? To my ludzie powariowali kompletnie. Ale wiecie, Paweł to przewidział i napisał do Tymoteusza, że przyjdzie taki czas, kiedy ludzie będą udawali pobożnych, ale nie będzie w tym żadnej mocy. Żadnej mocy. I to jest to, o czym wam dzisiaj mówię, to jest dowód na to, że to jest rzeczywiście dzisiaj. To się dzieje. Ludzie udają pobożnych, udają wierzących. Niektórzy są naprawdę bardzo wierzą w to, że są wierzący. Nie są wierzącymi ludźmi, ale śpiewają pieśni, podnoszą ręce do góry. Żyją jak chcą. Odwiedzają Kościół wtedy, kiedy mają chwilę czasu i mówią, że przecież to słabi w wierze jesteśmy. Trzeba to tych ludzi kochać, przytulać. A po co? Jakby rozbili raz, drugi, trzeci nos o zamknięte drzwi i dowiedzieli się, dlaczego te drzwi są dla nich zamknięte, to niektórzy z nich by się nawrócili. Bo ja nie wierzę w to, że wszyscy, ale niektórzy z nich by się nawrócili. Przestraszyliby się, że to nie są żarty, że to jest naprawdę. Jezus mógł wszystko to, co diabeł do niego mówił, zrobić. Nic by mu się nie stało. Ale wiecie, co by się stało? Żaden z nas nie byłby zbawiony. To by się stało. Dlatego, że całkowicie Boża moc odeszłaby od niego. To byłby grzesznik taki jak my. Nie możemy tak funkcjonować i nie możemy się godzić na to i nie możemy udawać, że wszystko jest dzisiaj dla ludzi, że to jest normalne, że jesteśmy takim nowoczesnym kościołem, gdzie zmieści się i homoseksualista, i lesbijka, i zwolennik szeroko rozumianej ekumenii. No i można sobie dodawać, no i pijak, no i kto tam jeszcze. Ta lista jest w Biblii zapisana. I jakie byłyby świadectwa? Stanęliby tutaj w tym miejscu, powiedzieli, a wiecie, ja ukradłem, wczoraj miałem skok, tak ukradłem takie rzeczy, super było. Pan był ze mną, tak jest. Pan mi pomagał. Właśnie. Stanąłby żołnierz z Wehrmachtu i pokazałby klamrę, powiedział, widzicie, Bóg jest z nami. Pod ścianę wszyscy. Bóg jest z nami. No przecież to są absurdy jakieś, do czego Kościół dochodzi dzisiaj i czego się naucza w kościołach. Biblia mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Amen.